Polscy strażacy wylatują do Turcji, by wspierać kraj w ciężkiej sytuacji w związku z trzęsieniami ziemi. O działaniach grupy Husar nasz reporter Bartłomiej Fertycki rozmawiał z generałem Andrzejem Bartkowiakiem, komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Generał Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, już teraz jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu, witam. Panie generale, dzisiaj informacja o tym, że jest sytuacja właśnie taka, że w Turcji doszło do trzęsienia ziemi. Pierwsze zadania, jakim musiał pan stawić czoła, to? po czwartej parę minut rano, nad ranem dostałem informację z mojego stanowiska kierowania, że jest trzęsienie ziemi. Od razu poleciłem swoim dyżurnym, żeby sprawdzili gotowość naszych ludzi w dyżurze ciężkiej i lżejszej grupy ratowniczej. Okazało się, że wszyscy są gotowi, wszystkie psy mamy zdrowe, ratownicy są gotowi, dlatego wystawiamy ciężką grupę ratowniczą. Więc krótko mówiąc, następnie kontakt z panem ministrem. Pan minister szybko potwierdza, że mamy przyjąć zgłoszenie. Wysyłamy potwierdzenie do Unii Europejskiej, że przyjmujemy wyzwanie i chcemy pomagać w Turcji. No i to już szybko, potem procedury są raz, dwa. Mamy to przećwiczone, mamy to od wielu lat wdrożone, więc to nie są dla nas żadne arkana. Szybka organizacja, bardzo duża, bardzo dobra współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale też bardzo dobra współpraca z LOT-em. No i jesteśmy po właściwie 6 godzinach gotowi do tego, żeby organizacyjnie, żeby się pakować, jechać na lotnisko. Nasz sprzęt 20 ton już tam jest, odprawiany na cargo, więc za chwilę ludzie dojadą z psami, wsiadamy w samolot i lecimy do ciężkiej pracy. Panie generale, organizacyjnie to jest trudne wyzwanie? Tak, to jest jedno z trudniejszych organizacyjnie wyzwań, ale mamy tak zgrany, świetny zespół, że radzimy sobie, jak widać, dość dobrze. O której godzinie będą Państwo tam na miejscu? Lot jest około 4-5 godzin. Daj Boże, że będą dobre warunki atmosferyczne, to przebiegnie spokojnie. Myślę, że jak wylecimy koło 16, no to zdążymy jeszcze dzisiaj rozbić obóz i włączyć się do akcji. Powiedział pan na konferencji prasowej takie zdanie: jako jedyni wylądujemy na lotnisku najbliżej epicentrum zdarzenia. Czy to jest bezpieczne? Wydaje się, że tak. Leci tam doświadczony pilot lotowski, naszym najlepszym samolotem, Dreamlinerem, więc wydaje się, że wiemy, co robimy. Takie dostaliśmy też polecenia i zgody od Turków, więc lecimy i myślę, że będzie bezpiecznie. Wraz z strażakami lecą też psy ratownicze. Jakie będzie ich działanie? Jaka rola jest właśnie w tym całym przedsięwzięciu? Rola psów jest kluczowa, bo to one szukają naszych poszkodowanych, naszych ludzi potrzebujących pomocy. Ludzie są od tego, żeby odgruzować, zabezpieczyć, a pieski są od tego, żeby podczas ogłoszonej ciszy wywąchać i usłyszeć ludzi, którzy wymagają pomocy. Jeszcze o sprzęt chciałbym zapytać. 20 ton sprzętu, co to za sprzęt? To jest sprzęt logistyczny, czyli wyżywienie dla ratowników, to są namioty, to są śpiwory, ale to jest też są geofony i różne inne sprzęty techniczne, które powodują to, że możemy oceniać stabilność obiektu, ale też sprzęt do stabilizacji budynków i do zabezpieczenia miejsc wejść w różne gruzowiska. W takiej akcji najważniejszy jest czas, precyzja, co jeszcze? Doświadczenie, którego mamy bardzo dużo i z wielu akcji, z wielu ćwiczeń. Jesteśmy jedną z wiodących grup ratowniczo-poszukiwawczych na świecie, więc jak połączymy te wszystkie elementy, doświadczenie, szybkość działania, świetnie wyszkolonych ludzi, to mamy efekt taki, że spodziewam się wielu uratowanych istnień ludzkich. Bardzo dziękuję panie generale za tę rozmowę. Generał Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, był moim i Państwa gościem.